Cześć, witam. Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Kolejna recenzja piwa marki Cechowe. Tym razem w Biedronce pojawiło się Cechowe Lager Bia. Lager Bia, czyli klasyczny, jasny lager. Jak czytamy na etykiecie, uważony zgodnie z niemieckim prawem czystości z 1516 roku. Po różnych wariacjach nawiązujących do stylów górnofermentacyjnych, czyli po stałcie Brown Ale i IPA, pojawił się klasyczny lager. Jest również w portfolio od pewnego czasu piwo cechowe bezglutenowe. Ono się także pojawiło. Nie miałem okazji jeszcze go mieć w rękach, ale tutaj mamy lagera. 4,7% alkoholu, nie ma informacji tym razem na temat ekstraktu. W składzie woda, sód jęczmienny i chmiel, czyli zgodnie z niemieckim prawem czystości tutaj się wszystko odbywa. Piwo kosztowało 2 zł 49 groszy, czyli nie jest to piwo drogie. Data przydatności 2 października 2016 roku. Raz jeszcze rzut oka na etykietę. Typowa tutaj stylistyka i grafika typowa dla marki Cechowe. Nic tutaj nowego się nie pojawia. Mamy kontrę, również jest krawatka. Zielony tym razem goły kapsel. Zatem otwieramy butelkę i zobaczymy, cóż tutaj Vampur nam przygotował. Bo Vampur oczywiście również za tym piwem stoi. Nie wiadomo, gdzie ono zostało uważone. Podejrzewam, że mogło być uważone w broku, tak jak te poprzednie cechowe, nazwijmy je górnofermentacyjnymi, choć jak wiemy tutaj z tą górną fermentacją w ich przypadku sprawa była od początku dość wątpliwa. Natomiast tutaj wątpliwości nie ma, jest to po prostu jasny lager. Co w aromacie z butelki? Słodowo. Taki czysty, słodowy aromat. Nie ma tutaj żadnych nadzwyczajnych akcentów. Szukam chmielowości, ale na ten moment z butelki absolutnie nie daje się jej wyczuć. Zobaczymy, jak będzie po przelaniu do szkła. Piwo tamże trafia. I mamy idealnie klarowne piwo w barwie jasnego złota, naprawdę bardzo jasnego złota. Jak sobie biorę pod światło, to no słomkowy może nie jest, ale rzeczywiście bardzo jasne złoto. Jeśli chodzi o pianę, w zasadzie śnieżnobiała, zbudowana dość nierówno, dlatego że mamy tutaj sporo większych pęcherzy, mamy też nieco małych, warstwa w sumie dość bujna, ale jak ona się będzie z czasem zachowywać, ciężko to określić. No, ale można spotkać jasne lagery z dużo gorszą pianą przecież, więc tak to się prezentuje w przypadku cechowego Lagerbier. Ok, co w aromacie ze szkła? W aromacie ze szkła daje się nawet wyczuć trochę chmielu, co ciekawe. Jest oczywiście słodowość. Generalnie jak sobie wącham to piwo, to jest w zapachu dość podobne do Brocka Sambora, aczkolwiek parametry się nie zgadzają, dlatego że Brock Sambor ma 6% alkoholu, to piwo ma 4,7, ale gdzieś takie skojarzenie mam, może siłą sugestii. Słodowo, aczkolwiek w zasadzie bez wad. Estrowości tutaj też za bardzo nie wyczuwam. Daje się takie chlebowe akcenty tutaj w tej słodowości wyłapać. Aczkolwiek jednak jest to taki jednoznacznie słodowy, taki lagerowy profil, ale zresztą na kontretykiecie tego piwa napisali, że jest to piwo jasne, pełnosłodowe, więc ono ma prawo być generalnie słodowe i w aromacie, i w smaku, jak mniemam, zatem próbujemy. Cechowe Lager Bier Vampur dla Biedronki. Wasze zdrowie.
Dokładnie tak, jak się spodziewałem. Boże, przepraszam. Dokładnie tak, jak się spodziewałem. Piwo jest rzeczywiście słodowe w smaku, z bardzo delikatną goryczką. Naprawdę bardzo delikatną. Aczkolwiek mam wrażenie, że i tak wyraźniejszą niż w wielu innych koncernowych piwach, więc... Czysty profil. Nie ma tutaj żadnych niepożądanych obcych akcentów. Nie ma akcentów estrowych również. Jest ta słodowość rzeczywiście chlebowa i będę się upierał, że nasuwa mi skojarzenie z brokiem samborem, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby rzeczywiście to piwo także powstało w browarze w Koszalinie, choć tutaj, jak wiemy, wszystko jest możliwe. Nagazowanie dość intensywne, ale drobne. Dzięki temu piwo nie siada na żołądku, jest dość pijalne. Przypomina w smaku rzeczywiście takiego łatwo dostępnego niemieckiego jasnego lagera. Przede wszystkim, i to będę podkreślał, jak na piwo koncernowe, zwłaszcza w tej cenie, tutaj te akcenty chmielowe w postaci goryczki są naprawdę całkiem wyraźnie zaznaczone. Jestem zaskoczony, bo piwo oczywiście ma profil słodowy generalnie, natomiast goryczka tutaj, delikatna bo delikatna, ale jednak jest niezaprzeczalna. Jeżeli porównywać to piwo z produktami masowymi, z którymi ono ma, jak rozumiem, konkurować, takimi, nie wiem, jak Harnaś, czy Tatra, czy Kasztelan, to naprawdę smakuje to całkiem przyzwoicie. I na pewno jest dużo bardziej chmielowe, jeśli chodzi o goryczkę. Jak widzicie, znika szybko. Pije się to naprawdę przyjemnie, dlatego że piwo jest pijalne. Myślę, że ono ma prawo sprawdzić się jako taki właśnie przystępny, obiadowy, sesyjny lager. Oczywiście kwestią otwartą jest to, jak długo będzie dostępny na rynku i czy to jest taki jednorazowy, tymczasowy rzut, czy ono będzie się w Biedronce pojawiać regularnie. Różnie z tym może być, ale myślę, że naprawdę w swojej kategorii cenowej i w swojej kategorii stylowej to piwo wypada nad wyraz przyzwoicie. Teraz nawet, jak tak sobie powąchałem, to mam wrażenie, że w aromacie nawet pewne akcenty chmielowe tutaj się zaznaczają. Co także się zdarza w przypadku wielu lagerów ogólnodostępnych z Niemiec. Więc myślę, że jako taka polska wersja ogólnodostępnego niemieckiego lagera, to piwo się też dobrze sprawdza. W swojej kategorii jasnego piwa dolnej fermentacji, naprawdę cechowe Lagerbier z Wampura dla Biedronki wypada przyzwoicie. Nie spodziewajcie się tutaj jakiejś nie wiadomo jakiej głębi, bo nie ma prawa jej być w piwie tego typu, aczkolwiek biorąc pod uwagę cenę i biorąc pod uwagę miejsce, w którym to piwo kupujemy, biorąc pod uwagę przynależność gatunkową, to naprawdę jest nieźle i mogę to piwo śmiało Wam do takiego codziennego picia polecić. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile w Lokopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.